ojciec Marcin Rutecki. Klasztorne opowieści. Rozdział trzeci. Życie w klasztorze. Jakie są cienie życia klasztornego? Życie we wspólnocie. Człowiek w ogóle w życiu zakonnym nie wie, co będzie, gdzie pójdzie. Są takie sytuacje, w których jesteśmy najpierw posyłani w miejsca nowe, gdzie człowiek realizuje siebie, potem okazuje się, że nagle stajemy przed tym, czego wcale nie wybieraliśmy. Uczymy się też dostosowania do nowych warunków, do nowych sytuacji. I nawet jeżeli w naszej własnej ocenie był to czas pełen wyzwań, to miał jakieś znaczenie dla Pana Boga. Nie potrafimy tego ocenić. Cienie życia klasztornego, to trudne pytanie. Ja muszę szczerze powiedzieć, że mi się zawsze życie zakonne, życie dominikańskie podobało. Oczywiście były różne momenty trudniejsze, jakieś sytuacje nieporozumień, ale chyba tak jak w rodzinie czy w dobrym małżeństwie, że zdecydowanie więcej jest tych dobrych rzeczy. Myślę, że te cienie pochodzą z tych samych przestrzeni, które są tymi blaskami życia. Czyli również wspólnota, że z jednej strony odkrywamy piękno drugiego człowieka, ale też odkrywamy jego słabości i swoje słabości i z tym wszystkim musimy się mierzyć. I myślę, że to jest też trudność życia zakonnego i tak samo na przestrzeni relacji z Bogiem, że czasem jest dobrze, czasem ta relacja wydaje się silna i niosąca, a czasem jest to naprawdę poszukiwanie Pana Boga na pustyni i walczenia o ten czas na modlitwę. I to jest też trud życia klasztornego w tych wszystkich codziennych obowiązkach. Ciągle trzeba szukać Boga i ciągle trzeba szukać spotkania z bratem. O cieniach życia zakonnego można mówić długo. Dla mnie chyba największym cieniem życia zakonnego jest taki moment, kiedy bywa jakoś trudniej. I wtedy no nie ma nikogo tak bardzo super blisko. I to jest najtrudniejsze w takim doświadczeniu życia zakonnego. Cienie życia klasztornego. Śluby posłuszeństwa mogą sprzyjać wyłączeniu się z odpowiedzialności człowieka za swoje życie. Bywa nieraz, że chwilowo mogą się popsuć jakieś tam wzajemne relacje braterskie. To się tam też zdarza. Ale w takich momentach uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy aniołami, że idealnie to będzie kiedyś w niebie. I to nam pomaga jakoś nabrać zdrowego dystansu wobec siebie i zmierzyć się z tym wyzwaniem. Jakie są, zdaniem ojca, blaski życia klasztornego? Życie we wspólnocie. Myślę, że największym blaskiem życia zakonnego jest nieustanna możliwość po prostu dostępu do Pana Boga. Do tego, że On jest blisko, że mamy kaplicę, że możemy się modlić. Blaskiem życia zakonnego dla mnie jest fakt, że odprawiamy wspólnie modlitwy. Nie muszę się zastanawiać, nie muszę się męczyć. Po prostu otwieram swój brewiarz i cokolwiek się nie dzieje, ta modlitwa się wydarza. I jakoś to trzyma mnie w takiej opcji bycia ciągle z Panem Bogiem. Ja bardzo lubię życie klasztorne. Przez wiele lat, kiedy jestem już w zakonie, żyłem w różnych klasztorach i w bardzo dużych, jak klasztor krakowski, czy ten klasztor w Warszawie przy ulicy Freta, ale też i w małych wspólnotach misyjnych w Kijowie czy na Ukrainie. Ale zawsze, niezależnie od tego, ilu bracie żyje pod jednym dachem, życie klasztorne to jest życie w jakiś szczególny sposób podporządkowane duchowi naszego zakonu. My mieszkamy razem, by dzielić się wiarą, by sobie pomagać, by w ten sposób też uprawiać święte kaznodziejstwo. Myślę, że po prostu zwykła codzienność. Codzienność na przestrzeni spotkania z braćmi, takiego zwykłego, codziennego rytmu, tych codziennych wyzwań, które są, tego, jak jesteśmy różnorodni, jak możemy też siebie nawzajem odkrywać.
I to jest piękne, odkrywanie drugiego człowieka, odkrywanie braci. A druga taka przestrzeń to ta przestrzeń modlitwy. Życie w klasztorze daje tą możliwość spotkania z Bogiem w kaplicy, indywidualnej modlitwy i myślę, że to jest bardzo cenne w tym życiu. Życie codzienne w zakonie i jego blaski. No, to jest życie uporządkowane i oczywiście w sferze nadprzyrodzoności. Życie klasztorne to jest spotkanie z braćmi i muszę przyznać, że ponieważ było mi dane mieszkać i w dużych zespołach, takich jak klasztor krakowski czy warszawski na Freta i w mniejszych jak w Gdańsku, w Pradze czy w Rzymie. Może właśnie zawsze wolałem te mniejsze społeczności, gdzie mogliśmy ze sobą poczuć się tak naprawdę w kontakcie normalnym, codziennym, wiedząc, że od każdego bardzo wiele zależy. Więc takie bardzo konkretne braterstwo i konkretni ludzie, konkretne twarze. Wskażę na jeden taki konkret. Jest nim, w moim odczuciu, wspólnotowy wymiar życia. To jest coś takiego, czego nie można doświadczyć, jak człowiek jest sam i żyje sam. A nadmienię, że na Freta w klasztorze jest nas 26. 26 osób, 26 temperamentów, czasem 26 różnych zdań. A jednak każdego dnia staramy się tworzyć wspólnotę wiary, modlitwy, dobrych wspólnych rozmów w obliczu stawianych celów i zadań, do których jesteśmy powołani.